serdecznie z Atlanty, a konkretnie z futurystycznego Mercedes-Benz Stadium. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a dzisiejszy mecz skomentuję w znakomitym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Rozgrywki Division Rivals są zawsze pełne niespodzianek. Przed nami prawdziwe widowisko, Jacku. Mecze towarzyskie nie mają żadnej stawki, ale nie oszukujmy się, każdy lubi wygrywać i ci piłkarze nie są wyjątkiem. I strzał! Nieprawdopodobna interwencja. Jak on zdołał to obronić? Wyciągnął się jak struna przy tym strzale. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Piłka znalazła się poza boiskiem, w związku z czym rywale wznowią grę od bramki. Cristiano Ronaldo, znany chyba wszystkim napastnik z Portugalii. Czego można oczekiwać po jego występie? Jego mocnymi stronami są przede wszystkim szybkość i umiejętność driblingu. Lubi wykańczać akcje z podań kolegów. Sam jest nieco mniej skłonny do wykładania innym piłki. Typowy sęp pola karnego. Jest zawodnikiem, który ma w meczu jeden cel – zdobyć bramkę. W związku z czym strzela ich naprawdę dużo. Mogą teraz skarcić rywali. Trochę chyba zbyt pochopnie. Mogli to lepiej rozegrać. Ależ pechowe podanie i strata. Aouar, Emmanuel Petit. Już blisko pola karnego. Cierpliwie. Dobre, ofensywne wyjście. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Ma do kogo zagrać. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Jest szansa na kontratak. Memphis Depay. No, rzeczywiście kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Lionel Messi. Kylian Mbappé. I piłkę przejmują rywale. Zaraz możemy mieć remis. Mamy bramkę, wyrównanie, a jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. To był wspaniały solowy rajd, zakończony precyzyjnym wykończeniem. Pokazał, na co go stać, jeśli zostawić mu trochę miejsca. Nie dał się zatrzymać, obrońcy bali się faulować, a on błysnął techniką. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Ach, szkoda, strata. Pięknie go dostrzegł. Cristiano Ronaldo. Ależ okazja, Ronaldo! Tak, kolejna bramka, proszę Państwa, są na dobrej drodze do zwycięstwa. No, widać wyraźnie w powtórce, że miał łatwą sytuację do strzelenia tego gola. No, ciężko było tego nie wykorzystać. Wynik 2-1 jeszcze o niczym nie przesądza. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Richarlison. Aouar. Ale znakomicie budowany jest ten atak pod... Niesamowicie to zrobił, spójrzmy! Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Cristiano Ronaldo. Messi. Kylian Mbappé. Rio Ferdinand z udanym odbiorem. Memphis Depay. Aouar. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Blisko już do bramki. Czekamy na dośrodkowanie. Piłka poza boiskiem. Chwila oddechu. Grę zaraz wznowi bramkarz.
Aj, fatalne zagranie bramkarza. Mogą słono za to zapłacić. Minimalnie niecelny strzał Cristiano Ronaldo. Aouar. Richarlison. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Neymar ma szansę? No, może teraz. Gol! Bramka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech. Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować. A to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Kapitalne wykończenie akcji przez Argentyńczyka i jest gol. Widać, że Leo Messi jest dziś jak zwykle w doskonałej formie. Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Cristiano Ronaldo wciąż z piłką. Kylian Mbappé. Ronaldo. Ładnie odbiera piłkę. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Może spróbować stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę. Proszę Państwa, nie zawiódł kolegów z drużyny, trenera, kibiców. Miał okazję, to ją wykorzystał. Od tego są tacy zawodnicy, Darku, i takich chcemy wychwalać. Idealne uderzenie, piękny gol. Nic dodać, nic ująć, Darku. Cztery-dwa. Bramkowa przewaga daje pewien komfort, ale wystarczy jeden błąd i robi się naprawdę gorąco. Aouar. Richarlison. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. To może być bramka kontaktowa. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Wygrany ten pojedynek 1-1. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Pewna interwencja bramkarza, nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Będzie okazja do kontry. Bardzo ważna interwencja obrony. I będzie aut. Emmanuel Petit. Richarlison. Memphis świetnie to zrobił. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Tym razem już na spokojnie, bez trudu łapie tę piłkę. Wyjaśnij. Ma teraz trochę miejsca. Pusta bramka strzał i... Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Naprawdę znakomite wykończenie. Tak, proszę Państwa, w powtórce widać jak na dłoni. Bramkarz zaryzykował, ale nie opłaciło się. Wyszedł daleko od bramki. Prawda, że napastnik nie miał trudnego zadania, ale bywają i tacy, co potrafią w takiej sytuacji spróbować. Co racja, to racja. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Aouar ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Ma piłkę, co z tego wyniknie?
Puyol wyłuskał mu piłkę. Było co oglądać podczas pierwszej części spotkania, która właśnie jest zakończona. Rezultat 5-2. Świetna postawa w dzisiejszym meczu. W zasadzie nie ma sobie równych. Zdecydowanie nie można mu odmówić ciągu na bramkę. Jak widać teraz na pokazanej przez realizatora grafice, jest dziś bardzo aktywny z przodu, a także, co chyba nawet ważniejsze, skuteczny. Sędzia rozpoczął drugą połowę tego bardzo jednostronnego spektaklu. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Uciekł obrońcom. Pusta bramka! Spójrzmy! I jest bramka. 5-3. Napastnicy obu drużyn mają dzisiaj swój dzień. I tak oto tracą piłkę. Piłka opuszcza boisko po tej interwencji. Rywale rozpoczną z autu. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Rio Ferdinand teraz. Aouar. Memphis Depay. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Neymar. Neymar zagrywa w szesnastkę. Znakomita interwencja. Niebezpieczeństwo zażegnane. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Richarlison. Blisko pole karne. Richarlison. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Sędzia przerywa akcję i popatrzmy. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. I brak protestów ze strony ukaranego gracza. No tak, ewidentnie. Faul. Jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości, to ta powtórka je rozwiała. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Teraz na pewno! Gol! Cristiano Ronaldo! Świetnie, naprawdę świetnie to zrobił. Mamy powtórkę kolejnej bramki. Jednostronne to spotkanie. Rywale nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Minęło 15 minut drugiej połowy. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. No i strata piłki. Co teraz wymyśli? Brawo! Oszukał obrońców i będzie szansa. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Memphis Depay. Ale świetnie zgubił. Z tej pozycji może uderzyć. Mają teraz szansę na kontratak. Ten kontratak jakby przygasł teraz. Neymar. Mbappé przed szansą. Ale świetne zagranie z samej linii bramkowej. Znakomite wybicie. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje.
Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelca. Mamy powtórkę bramki i ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szansę rywali nawet na remis. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Ma dużo miejsca na skrzydle. Znowu świetnie odebrał piłkę, jest dzisiaj nie do przejścia. Ale świetna szansa teraz! Tak, tak, bramka, piłka w siatce, niesamowita reakcja kibiców. Trzeci gol, Cristiano Ronaldo w tym meczu, hat-trick Portugalczyka. Nieprawdopodobna skuteczność, każde uderzenie na bramkę zamienia na gola. Istotnie, celownik ma nastawiony idealnie, będzie się śnił bramkarzowi rywali po nocach. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Cristiano Ronaldo. Nikt nie pilnuje Neymara. Nic nie będzie z tego dośrodkowania. Przejęła obrona. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika. Ależ okazja, Ronaldo! Jakimś cudem to obroni! Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. Krótko do kolegi. Wrzutka do Mbappé. Oddalają grę od strefy obronnej. Mogą teraz skarcić rywali. I tak oto tracą piłkę. Tracą piłkę po tym podaniu. Ma sporo możliwości. Idzie z piłką do przodu. Wrzutka do Ronaldo. Ronaldo w polu karnym. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Nie dawaj. Świetnie teraz na wolne pole. Ronaldo strzela! Mamy bramkę! Doskonale zachowali się po stracie piłki. Nie spisali całej akcji na straty, tylko natychmiast założyli wysoki pressing. Nie dali rywalom czasu na spokojne rozegranie. Wykorzystali błąd. Przejęli piłkę. Teraz mogą świętować. Naprawdę doskonale się znalazł w tej sytuacji. Uderzył z bliska i nie dał bramkarzowi żadnych szans. Ktoś powie, łatwa bramka, ale zachował się tutaj jak prawdziwy lis pola karnego. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Memphis Depay. Dobra pozycja do oddania strzału. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. No, dzisiaj imponuje formą. Tą bramką kompletuje hat-tricka w tym spotkaniu. I Roberto Carlos. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Cristiano Ronaldo. Wyłuskał teraz piłkę rywalowi Ferdinand. Nieporozumienie i strata piłki. Teraz prostopadłe zagranie Modricia. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Świetnie wycelował, świetnie uderzył i posłał piłkę prosto w dolny róg bramki. Brawo! Pięknie przymierzył. Bramkarz mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. No to pozamiatane, nie ma litości, nie ma zmiłuj. Po trupach do zwycięstwa. Tak, to było dość jednostronne widowisko. Zwycięzcy ani na chwilę nie odpuścili swoim rywalom. Teraz stawiają kropkę na D. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo.
i piłka przechwycona przez Modricia. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Może spróbować szczęścia. Gol! Taka bramka na otarcie łez, bo nie sądzę, żeby jeszcze ktokolwiek wierzył w ich sukces w dzisiejszym spotkaniu. Przez większość meczu przewaga drużyny przeciwnej była aż nadto wyraźna. Dobrze, że teraz w samej końcówce pokazują sportowego ducha, że grają do końca. Kylian Mbappé. Carles Puyol. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Nie było możliwości podania, cofnął się do linii środkowej. Na piłkę, co z tego wyniknie? Wchodzi w pole karne. Centruje z rogu w pole karne. Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym uderzeniu. Pełna zgoda. Nie wiem, czy nieczysto trafił głową w piłkę, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. Co sądzisz o tym występie?